Stanisław Chmielewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Znany też jako ochroniarz gwiazd, jako człowiek, który zajmuje się profesjonalnie ochroną, ale mamy dzisiaj szczególną okazję i przedstawię Ciebie, bo też być może niewielu kojarzy z tej strony. Jesteś byłym żołnierzem, który był też między innymi na misji w Afganistanie, tak? Tak, byłem na misji w Afganistanie, służyłem tam 6 miesięcy. Obecnie jestem na emeryturze. Bacznie przyglądam się tej sytuacji, która teraz jest przy naszej wschodniej granicy. Bardzo mnie niepokoi. Myślę, że jak większości Polaków też jest zaniepokojonych. Nie chciałbym, żeby ten konflikt eskalował. Ale nigdy nie wiadomo, bo ten człowiek, mówimy tu oczywiście o Putinie, jest nieobliczalny. I nawet wydaje mi się, że jego najbliżsi współpracownicy nie wiedzą, co ma w planach. Właśnie chciałem Ciebie zapytać jako właśnie takiego eksperta od spraw wojskowych, od spraw powiedzmy tego wszystkiego, co widziałeś na własne oczy, tak, w Afganistanie, chociaż diametralnie być może jest to inna wojna, nie miałeś pewnie okazji widzieć rosyjskiej armii w akcji bezpośrednio, ale tak naprawdę co w tej chwili Polska może zrobić, żeby się przygotować do tego konfliktu, gdyby on nadszedł, bo niewątpliwie trzeba się szykować, tak, jak to mówi powiedzenie Sun Tzu, chcesz, czy nie wiem, czy to akurat Sun Tzu, ale wydaje mi się, że też jeden z gdzieś tam z polityków kiedyś powiedział, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Clausewitz bodajże, to Maksyma Clausewitza, takiego teoretyka wojny. Dokładnie, chcesz spokoju, szykuj się do wojny, tak, to prawda. No na pewno powinniśmy wzmocnić naszą wschodnią ścianę, my jako kraj i jako kraj sojuszu, tak, przede wszystkim. Choć już historia pokazała... Sojusze zawodzą? Tak, że sojusze zawodzą. Przykład obecnie przekazania myśliwców MiG-29, tak? NATO mówi, że jako kraj możecie przekazać, ale jeśli my chcemy przekazać je do amerykańskiej bazy w Ramstein i żeby to NATO przekazało, to już nie, a więc nie rozumiem tutaj niezgodności w tej sytuacji. A twoim zdaniem, bo miałeś okazję kooperować z różnego rodzaju jednostkami, czy amerykańskimi, czy powiedzmy sił sojuszniczych, które były w Afganistanie, a było ich niemało, poczynając od francuskich jednostek, a kończąc bodajże na litewskich. No, w Afganistanie nie pamiętam dokładnie, ale kilkadziesiąt nacji, już nie potrafię teraz zliczyć. Ta kooperacja tam wyglądała dobrze? Wydaje mi się, że dosyć dobrze, no ale co z tego, jak kraje sojuszu opuściły Afganistan i wróciło to wszystko do punktu wyjściowego. Co wcale mnie nie zdziwiło, bo uważałem, że tak będzie. Jak powiedzieć, że w Afganistanie Afgańczycy wspominali jeszcze wojnę z Rosją radziecką? Tak, tak. Wielu starszych Afgańczyków w ogóle można było się z nimi dogadać w języku rosyjskim. A więc wspominali jak widzieli na przykład nasze śmigłowce Mi-24, kojarzyli je nie z nami, tylko z Rosjanami. No tak, a zapytam Ciebie, czy powiedzmy takie zaangażowanie Polski tam w tej chwili na przykład dla polskiej armii procentuje, bo jest wiele opinii, wiele wątpliwości, ale myślę, że dzisiaj w obliczu tej wojny jednak okazuje się, że pobyt w Afganistanie był też dla polskiej armii w pewien sposób zbawienny i też współpraca z jednostkami różnych krajów NATO też była zbawienna, bo kto wie, jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego na terenie Polski, to my będziemy musieli, bo my sami z siebie raczej tutaj sobie nie poradzimy. Wtedy już będzie zaangażowanie sojuszu, tak? Na pewno zdobyliśmy wiele doświadczenia jako żołnierze. Nauczyliśmy się współpracować z żołnierzami innych nacji. To było dobre, tak? Aczkolwiek to, do czego nawiązujesz, byliśmy tam z racji tego, że
trzymamy się ze Stanami Zjednoczonymi. No a teraz nie wygląda to tak dobrze, żeby... Czarno widzę scenariusz, w którym wojska rosyjskie zbliżają się do naszej granicy, grożąc nam. Nie wydaje mi się, żeby ta pomoc aż tak szybko nadeszła ze strony sojuszu. Chociażby teraz fakt przysłania dwóch baterii Patriot. No, co to są dwie baterie Patriot? To jest, no nic, to jest... Ale Ukraińcy nie czekali, przebudowali swoje zestawy, swoje systemy, wsparli, kilka dostali też systemów, ale głównie oparli się na swoich systemach antyrakietowych i jak widać na początku wojny, bo jeszcze trudno przewidzieć jej konsekwencje i o konsekwencjach to już nawet nie mówię, ale trudno przewidzieć jej przebieg, tak, ale dzisiaj one się dobrze sprawdzają w boju. Tak, bardzo dobrze i uważam, że Ukraina póki co bardzo dobrze sobie radzi, oby trwało to jak najdłużej. Widać, że Putinowi puszczają nerwy, posuwa się do coraz bardziej drastycznych kroków, chociażby bombardowanie szkoły, szpitali, no jest to bardzo... Nigdy rosyjska armia, bo ja kiedyś miałem okazję ich zobaczyć i wiem, że nigdy nie było inaczej. No jest to bardzo słabe. No, dziwi mnie fakt, że świat reaguje w tak małym stopniu na to, co się dzieje, bo przecież no, dochodzi dosłownie do ludobójstw. Jest to no, niemiłe, bardzo niemiłe i przykre, że nie reagujemy. Znaczy, Polska jako kraj pomaga na tyle, ile może. No, nie oszukujmy się też. Może źle to zabrzmi, ale z punktu widzenia byłego żołnierza wiem, że nie jesteśmy jakąś potęgą militarną. A czasami odzywamy się, jakbyśmy byli nie wiadomo kim. Trochę uważam, że powinniśmy z głową do tego podchodzić. Z perspektywy żołnierza, na przykład twojej, ten konflikt tam i konflikt tutaj, sprawność polskiej armii, jak w ogóle oceniasz? Czy po prostu te wzorce bojowe, koordynacji różnego rodzaju, mówię już wewnątrz polskim, nie mówię już o koordynacji z NATO, bo tutaj nie zostawiłeś suchej nitki, ale zapytam ciebie właśnie o wewnętrzne sprawy, czy my jesteśmy w stanie, ile jesteśmy w stanie się bronić na przykład, na pewno obserwujesz to wszystko, gdzieś masz jakąś ocenę, a byłeś wewnątrz tego systemu. Tak, obserwuję. Nie byłem też jakoś wysoko, a więc mogę się opierać na liczbach sprzętu, na tym, jakie żołnierze mają wyszkolenie. Na pewno no chciałbym mówić o swoim wojsku, o swojej armii jak najlepiej, tak, ale mamy bardzo dużo młodych żołnierzy i niewyszkolonych. Co też pokazały niektóre sytuacje na granicy z Białorusią, tak, że żołnierze często panikowali. No nie chciałbym za dużo mówić, bo to też nie wypada. Mam też jakieś tam informacje od kolegów, którzy obecnie służą, którzy byli na granicy. No nie chciałbym za dużo na ten temat mówić. No wiadomo, jest wróg czuwa, jestem Polakiem, wierzę w naszą siłę, wiem, żebyśmy poszli do boju. Aczkolwiek sprzętowo myślę, że nie mamy aż tak dużo, żebyśmy mogli tak kozaczyć na arenie międzynarodowej. Postawa ukraińskiej armii ciebie zaskoczyła? To, że potrafili się zmobilizować i odeprzeć ataki w wielu miastach, bo rozmawiałem tu z Katią Szakalową, a byłem z nią cały czas w łączności wcześniej, w trakcie jak działy się te wszystkie rzeczy i wyparto ich z centrum miasta, które oni zajęli, tak? Więc ukraińska armia potrafi walczyć i to widać, tak? Okej, są trudne sytuacje w Mariupolu, jest kwestia oczywiście elektrowni jądrowej, tak, w pobliżu Zaporoża, ale chyba zaskoczenie ogromne, że jednak armia rosyjska nie dała sobie z tym rady. Tak, strzeliła sobie tak jakby w kolano. No, powiem szczerze, myślałem, zanim doszło do tego konfliktu, myślałem, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, że to potrwa krótko.
Tak myślałem, a jednak Ukraina sobie naprawdę daje radę i to znakomicie. To już nie tyle co regularne wojska walczą, dużo zgłosiło się ochotników do tak jak u nas, do obrony terytorialnej. Walczą też zwykli ludzie, chociażby, nie wiem, te koktajle Mołotowa. Teraz powstał jakiś Legion Cudzoziemski. Zaraz nawiążę do niego. Też nie wiadomo, jak on tam powstał, no ale dobrze, że powstał i ważne, że walczą po tej właściwej stronie. Okej, właśnie kilku moich znajomych dostało propozycje, rozważają propozycje. Myślę, że polskie ministerstwo, MON przede wszystkim, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodzi się na udział Polaków w konflikcie, czy raczej Polska powinna wysłać misję obserwacyjną, szkoleniowców, którzy mogliby też wesprzeć Ukraińców od strony, nie walczyć, ale powiedzmy, żeby zachować wszelkie warunki i nie angażowania się, ale szkolić między innymi ukraińską armię. Jeśli wyślemy oficjalnie misję, zostaniemy odebrani przez Putina jako agresorzy. A więc... Poszedł on na chuj, bym powiedział krótko. Tak. Zgodzisz się? Tak. Putin idzie na chuj. Dokładnie. Bezpiecznie byłoby na początek wysłać misję obserwacyjną, ale to też myślę, że to powinno nastąpić z ramienia NATO, nie jako Polska. W końcu jesteśmy jej członkiem i powinniśmy wspólnie działać. Czy przybycie właśnie, tworzenie Legionu Cudzoziemskiego w ramach ukraińskiej armii i na przykład przybywają gwiazdy, można powiedzieć, tych szlaków, ty między innymi słyszałeś pewnie Wally, słynny snajper, tak. który tam jest, to są ci, którzy interesują się, wiedzą, że ci ludzie są gwiazdami, powiedzmy, w tym świecie, tak? Czy ci ludzie mają szansę odegrać jakąś rolę, czy to będzie raczej wsparcie moralne takie dla Ukraińców, że zobaczcie jednak, pomagamy wam i przyjechały tutaj, no ja nie powiem tego wprost, ale bym powiedział, ludzie, którzy nie potrafią bez wojny żyć w dużej mierze. Wiem, jak ich się nazywa, ale oni są akurat po tej dobrej stronie, tak? Psy wojny nadjechały, tak? Na pewno to będzie wsparcie moralne, ale też myślę, że mogą odegrać kluczową rolę. To są wyszkoleni żołnierze, byli żołnierze. Z górnej półki, myślę. Znaczna część z górnej półki. Czy myślisz, że na przykład takie likwidacje, jak była likwidacja generała Słuchowieckiego, gdzie prawdopodobnie zespół snajperów zdejmował go, współpracujący z 1,5 kilometra, bo raczej jeden pojedynczy snajper nie mógł tego zrobić, tak? Gdzieś rozmawiałem i czytałem taką opinię eksperta. Twoim zdaniem Ukraińcy już mają takie zespoły, zostały wyszkolone przez NATO, bo współpracowaliście wcześniej gdzieś w jakichś wojskowych, na wojskowych szlakach, powiedzmy z armią ukraińską, tak? Na pewno każda armia ma swoje siły specjalne, komandosów. Aczkolwiek o nich się mało mówi, dlatego że no wiadomo, żeby ich nie identyfikować, co jest bardzo słuszne. Myślę, że już od dawna działają. Myślę, że już od dawna działają i bardzo fajnie, że powstaje ten Legion Cudzoziemski złożony w dużej mierze ze specjalistów, który ich w dużym stopniu wesprze. Na przykład, czy pytałem cię o samą ukraińską armię, czy wewnątrz już mają tak sprawnych żołnierzy, którzy powiedzmy są tymi zawodowcami w pełni, bo wiadomo, ukraińska armia też opiera się na poborze w dużej mierze, tak? Myślę, że tak, pobór, ale myślę, że mają wielu doskonałych specjalistów w tej dziedzinie. Wojna w 2014 roku w Donbasie dała im takie podstawy, bo nie wiem, czy Ukraińców, czy pojawiali się jacyś obserwatorzy ukraińscy, czy w Afganistanie na przykład, czy byli wcześniej w Iraku, bo wiem, że współpraca pomiędzy jednostkami była, ale czy po prostu tutaj gdzieś ewentualnie coś nastąpiło takiego, że oni się nauczyli na tej wojnie i mają te swoje doświadczenia. No na pewno wzięli dużą poprawkę na to, co się u nich wzięło i po tym, co się stało w 2014 roku w Ukrainie, myślę, że też i system szkolenia się poprawił. A są takie przesłanki, gdzieś mówiono o tym wielokrotnie. Tak, i myślę też, że w dużej mierze nastawienie, bo wtedy w 2014 roku w Ukrainie społeczeństwo ukraińskie było bardziej podzielone niż teraz. Teraz mówią bardziej jednym głosem.
To się zgodzę, bo to słychać i wielokrotnie nawet ludzie, którzy mieszkali przy rosyjskiej granicy, nie mówią nawet czasami po ukraińsku, mówią tylko po rosyjsku, są za Ukrainą, bo to już wiemy, oni dzisiaj nadjechali w liczbie zbliżającej się do 1,5 miliona ludzi przez Polskę. Wielu ludzi stara się pomóc, nawet i wojska białoruskie też jakby... Zajmują postawę neutralną? Neutralną, wydaje mi się, że jakiś, niedawno czytałem jakiś artykuł, że ich wozy ugrzęzły w błocie. Też mi się wydaje, że to nie były przypadkowe sytuacje, że akurat mówię o tej jednej sytuacji. Można to było zrobić celowo, żeby dalej się nie posuwać naprzód. I bardzo wierzę w ukraińskie wojsko, w ukraiński naród. Miałem w Afganistanie z nimi jakoś osobiście nie współpracowałem, ale na byli? Przy mnie w naszej strefie odpowiedzialności, ja ich tam za bardzo nie widziałem, ale na poprzedniej misji w Kosowie byłem w jednej bazie z Ukraińcami i wiem, że tak powiem, może trochę śmiesznie, że się w tańcu nie pierdzielą. To były jednostki specjalne? Nie, to było zwykłe, regularne wojsko, ale... Z misją stabilizacyjną, tak? Bo tam między innymi w Kosowie. W Kosowie była misja pokojowa. Stabilizacyjna była w Afganistanie. Ale naprawdę konkretni ludzie i robili dobrą robotę. A jaka jest twoja ocena? W Kosowie zetknąłeś się z Rosjanami, bo bodajże w Prisztynie rzucono jednostkę specjalną do ochrony lotniska. O mało nie umarli z pragnienia. Nie zetknąłem się w Kosowie z wojskami rosyjskimi, ale ja byłem w tym czasie, kiedy to było pogranicze roku 2007-2008, kiedy ogłosili niepodległość Kosowa i wtedy właśnie ludność kosowska bardzo jakby wzywała medialnie Putina o pomoc, że się z tym nie zgadzają. Oczywiście to wiadomo, byli ludzie, którzy nie wiem, może wynajęci przez Serbię, bo wiadomo, że Serbia była przeciwko ogłoszeniu niepodległości Kosowa. I zawsze jest za Rosją. I zawsze jest za Rosją, no niestety. No niestety, no Rosja jest takim państwem, że będzie miała wielu kolegów. Przyjaciół w biedzie tak zwanych. Tak. Aby pozostali w biedzie. Bardzo mnie teraz dziwi stanowisko Węgier też. Niby tutaj tak się klepaliśmy po ramionach, Polak, Węgier, dwa bratanki, a teraz... Jak pamiętam, w czasie II wojny bratanki chyba nie szły z nami z ramię w ramię. No nie. No ale to właśnie w takich sytuacjach... Staria nas niczego nie nauczyła widocznie. No nie, no ale właśnie w takich sytuacjach wychodzi, kto jaki jest. Czy to jeśli chodzi o konflikty zbrojne, czy nawet o życie codzienne. W trudnych sytuacjach dowiadujemy się, na kogo możemy liczyć i tyle. Porównanie konfliktu w Afganistanie i porównanie konfliktu na Ukrainie, czy nawet to, co widziałeś w Kosowie w trakcie, bo już chyba wtedy, jak weszliście, to działań wojennych jako takich mocnych nie było, tak? Nie. To zupełnie inne działania. No na pewno na mniejszą skalę, tak? Ale też dochodziło do wielu zamachów terrorystycznych, podkładano wiele min, pułapek, nasze patrole były ostrzeliwane. Zginęli polscy żołnierze też przecież chyba, tak? Tak, przez całą misję zginęło, nie pamiętam dokładnie, 40 kilku żołnierzy. No i bardzo wielu zostało rannych, ciężko rannych, w sensie urwana jakaś kończyna czy odłamki na stałe w ciele. Na mojej zmianie, ja byłem na siódmej zmianie w 2010 roku, siedmiu naszych rodaków nie wróciło, a kilkudziesięciu było dosyć ciężko rannych. Wiele osób mówi, że to w ogóle była akurat najcięższa zmiana wtedy. No na pewno nie były to wakacje. Jasne. Jak ten konflikt może się skończyć, jeśli chodzi o Rosję, Ukrainę? Czy jest możliwość w ogóle w twojej ocenie wyparcia Rosjan? Interesujesz się na tyle jakby całą wiedzą, że Rosjanie wycofają się pod kątem strat, bo jednak widać, że coraz więcej sił angażują i robią to teraz mniej chyba próbując się wedrzeć, a bardziej próbując chyba bombardować. Myślę, że głęboko wierzę w to, że nigdy nie zdobędą jakby w 100% Ukrainy.
Nawet jeżeli zabraknie jakby regularnego wojska, w co wątpię, bo jednak pomimo tego, że to co wspomniałem wcześniej o sojuszach, że te sojusze to pali licho, ale no jednak delikatnie świat pomaga, jakąś dostarcza, Zachód dostarcza trochę amunicji, trochę sprzętu. Są ochotnicy, a więc zacznie się, moim zdaniem już się zaczęła na pewno jakaś w pewnym sensie walka partyzancka. A sami wiemy z historii, że z partyzantką jeszcze nikt sobie tak łatwo nie poradził. No, wracając, w Afganistanie też nie. Tak, wracając do Afganistanu, no przecież i Rosja poniosła klęskę. My też... Nawet jako sam kraj ponieśliśmy spore straty i sprzętowe, i w ludziach. Więc no i chciałbym, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła, no ale z drugiej strony chciałbym, żeby Ukraina się jak najdłużej broniła, żeby nie dała jakby satysfakcji Putinowi, obłąkanemu człowiekowi. Ludność cywilna zawsze cierpi na wojnie najbardziej. Witam prezesie. Ludność cywilna najwięcej cierpi w trakcie wojny. Jak ty patrzysz na to, co dzieje się na dworcach u nas, na to, jak Polacy tutaj reagują, bo też do Polaków dotarło, do świadomości Polaków, że to się dzieje tuż za naszą granicą i za chwilę może być to samo w Polsce. No tak, to dotarło od razu do głów Polaków. Widać było wielką panikę, chociażby, nie wiem, na CPN-ach, gdzie były wielkie kolejki, wykupywanie różnego rodzaju produktów spożywczych ze sklepów. Fajnie, że pomagamy, należy pomagać, ale też nie zapominajmy o sobie. Powinniśmy też pamiętać o sobie, bo uważam, że to, co się teraz dzieje, może też doprowadzić do czegoś takiego, że naród polski, przynajmniej znaczna część narodu polskiego, może zniechęcić się do narodu ukraińskiego, który obecnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z jakiego powodu? Przez to, że 1,2 milion ludzi nagle, znaczy ja mówię, bo część oczywiście wyjeżdża gdzieś, część zostaje, ale tak naprawdę Polacy zawsze rozumieli los innych narodów, gdzieś tam brali to pod uwagę, ale co myślisz o patologiach, o jakichś tego rodzaju, bo różni ludzie wyjeżdżają. Chodzi mi o to, że pomagamy, tak? Pomagamy, okej, należy pomagać. Jest wiele kobiet, dzieci, starców, którzy no nie są jakby zdolni walczyć. Przyjechali do nas do kraju, jesteśmy ich sąsiadami, u nich trwa wojna. Musimy im pomagać, ale pamiętajmy też o sobie. Pamiętajmy też o sobie i polski rząd też powinien pamiętać o swoich rodakach, bo... Nie podoba też mi się to, że polski rząd ślizga się na tym, chociażby przedwczorajsza wypowiedź ministra rolnictwa chyba mówiąca o tym, że dzięki polskiemu rządowi nie mamy w Polsce obozów uchodźców. No, nie dzięki rządowi, tylko dzięki zwykłym Polakom, którzy z całego serca pomagają, są zbiórki żywności, ubrań, udostępniają swoje mieszkania. No i niefajnie też się dzieje, bo dochodzi też już do pewnego rodzaju cwaniactwa. Też jest tam chyba około 1200 zł na jednego uchodźcę i już jakieś powstają pensjonaty, ludzie zaczynają na tym biznes robić. No niefajnie się dzieje. Po prostu też często... Państwo nie chce reagować i spóźnia się z reakcjami. To czego oczekujesz? Ludzie mają jednoznaczną optykę, chcą pomagać. Chcą pomagać, tylko też niefajnie się dzieje, bo uważam, że sporo osób robi to na pokaz. Ja też w jakimś stopniu pomogłem, nie chcę się tym chwalić, ale powiedzmy, no nie wiem, wyposażyłem w jakiś sprzęt, dałem, który miałem zaległy, mam go podwójnie, więc jeden mogłem oddać, tak żeby wyposażyć w jakimś stopniu jednego ukraińskiego żołnierza, czy osobę, która pojechała tam walczyć. Zgodnie z Chrystusowym powiedzeniem, jak masz dwie szaty, jedną się podziel, tak? Dokładnie i nigdzie się tym nie chwaliłem, no może... Nie chwalę się teraz, tylko po prostu nawiązuję do sytuacji, że strasznie mi się to nie podoba, że wielu polityków z
osób znanych jeżdżą na granicę, jeżdżą po punktach, gdzie przebywają. Ciągłe te nagrywanie relacji, pomagamy. To jest takie wszystko no, na pokaz i strasznie mi się to nie podoba. Rozumiem. Słuchaj, sumując już jakby całą rozmowę, gdyby NATO w tej chwili podjęło decyzję o wejściu na Ukrainę, bo tak, nie jest to terytorium Rosji, jest to terytorium, gdzie Rosja wjechała i bezprawnie, to wszystkie kraje dokładnie wiedzą, jeśli weźmiemy pod uwagę nawet Chiny, czy te kraje, które są, czy Węgry, które wspierają gdzieś tam częściowo po cichu Rosję, to jednak to jest agresja jednego państwa przeciw drugiemu. Wojna toczy się na terytorium naszego sąsiada. Mamy moralne prawo wejść i pomóc Ukraińcom oficjalnie, żeby po prostu wesprzeć ten naród w obronie swojego kraju, czy nie mamy? Mówię o całym sojuszu NATO, nie wypowiadam się za Polskę tylko, bo Polska nie zrobi ruchu bez i uważam, że nie powinna zrobić bez decyzji NATO. Uważam, że jako sojusz NATO powinniśmy pomóc. Oczywiście będzie to odebrane przez Putina jako agresja. Tak, ale jeśli byłaby strefa zawieszenia lotów nad Ukrainą, to w tym momencie ustałyby bombardowania, tak? A przynajmniej samoloty, bo ich lotnictwo się nie okazało takie silne, jak wcześniej oni twierdzili. No nie, no ogólnie w pewnym stopniu Rosja poniosła dużą klęskę, no uznawana od pokoleń za wielkie mocarstwo, a tu słabo to wygląda, jeśli chodzi o jej działania. Choć też wchodzimy? Jako NATO? Tak. Powinniśmy zareagować, dlatego że za dużo rzeczy się dzieje. Tak jak wspomniałem wcześniej, ludobójstwo, ostrzeliwanie szpitali, szkół. To już nie jest. Jest konflikt zbrojny, dobrze, ostrzeliwujemy swoje cele militarne, jednostki wojskowe, punkty strategiczne, ale nie strzelamy do cywili. To jest zwykłe ludobójstwo. Rozumiem. W takim razie tak. Bardzo dziękuję za to. Miejmy nadzieję, że ten konflikt się szybko zakończy, chociaż ja takiej nadziei dużej nie pokładam w tym, ale miejmy nadzieję, że być może to się uda. No i co? Pamiętajcie, chcesz pokoju, trzeba się zbroić, więc w tej chwili musimy się zbroić, wspierać Ukrainę na wielu frontach, nie zniechęcać się do pomocy, ale świadomie pomagać, rozsądnie i wymagać też od polityków, żeby oni wzięli sprawy w swoje ręce i żeby oni zajęli się pomocą, a nie wyczerpywali tylko entuzjazm ludzi, pieniądze ludzi, zaangażowanie ludzi. Tego nigdy nam, Polakom, nie zabraknie. I tutaj, jak słyszeliście, mamy doświadczonego żołnierza, który może nie chciał za dużo mówić i mówił dość wstrzemięźliwie, ale myślę, że to jest postawa, która między wierszami wyczytacie to, co trzeba. Tak? Tak, pomagajmy, ale z głową. Jasne. Dziękuję bardzo, Stasiu. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Wszystkiego dobrego.